Uporządkuj ułamki od najmniejszego do największego. Mamy tutaj trzy ułamki i chcemy dowiedzieć się, który z nich jest najmniejszy, który ma wartość pomiędzy pozostałymi dwoma, a który z tych trzech ułamków jest największy. Jeden ze sposobów na rozwiązanie takiego zadania to przyjrzenie się dokładnie tym ułamkom i oszacowanie ich wartości. 7/10 Mogłoby na przykład reprezentować siedmioro z naszych dziesięciu przyjaciół, którzy noszą niebieskie dżinsy. Większość naszych przyjaciół nosi niebieskie dżinsy większość, czyli więcej niż połowa. Jeżeli spojrzymy na jedną trzecią, to na przykład może to być jeden z trójki nauczycieli, który nosi okulary. Jeden z trzech to niewiele to mniejszość w tej grupie nauczycieli to tylko jeden z trzech czyli mniej niż połowa grupy. Czyli tu mamy ułamek, który reprezentuje większość w danej grupie, a tutaj wprost przeciwnie, mamy ułamek, który nie reprezentuje większości, reprezentuje mniejszość w danej grupie. Na tej podstawie możemy podejrzewać, że z pierwszych dwóch ten ułamek jest większy. 0, prawdopodobnie jest większe niż 1 trzecia. I ostatni ułamek, czyli 5 szóstych. 5 z 6 to prawie całość, ale czy ta. Prawie całość jest większa od tej większości, to chyba już nie jest takie oczywiste. Spróbujmy jakoś zamienić te ułamki na takie, które będzie nam łatwiej porównywać. Zamieńmy je tak, żebyśmy nie musieli porównywać dziesiątych z trzecimi i z szóstymi częściami całości bo są to całości o różnych rozmiarach i trudno wprost porównywać ich części, bo one też mają różne rozmiary, różne wielkości. Zamieńmy te ułamki tak, żeby oznaczały części tak samo dużych grup, tak samo liczebnych grup. Potrzebujemy do tego jakiejś liczby, która będzie wielokrotnością dziesiątki, trójki i szóstki. Potrzebujemy liczby, na którą będziemy mogli zamienić mianownik każdego z tych ułamków. Ja to lubię robić tak. Szukam najpierw największego mianownika, w tym przypadku jest to dziesiątka i zastanawiam się, jakie są jej kolejne wielokrotności. Pierwsza najmniejsza wielokrotność to dziesiątka, bo 10 razy 1 to 10. Czy możemy jakoś zamienić trzecie części całości i szóste tak, żeby były równoważne z dziesiątymi częściami całości? Żeby były to ułamki równoważne, ale takie, które mają 10 w mianowniku. Inaczej mówiąc. Czy istnieje jakaś liczba całkowita, przez którą możemy pomnożyć 3, żeby otrzymać 10? Nie ma takiej liczby. Dziesiątka nie działa, nie spełnia naszych wymagań. Musimy szukać dalej. Następna wielokrotność dziesiątki to 10 razy 2, czyli 20. I to samo jeszcze raz. Czy znamy takie liczby całkowite, przez które możemy pomnożyć 3 i 6, tak, żebyśmy w wyniku otrzymali 20? Nie ma takich liczb całkowitych, czyli dwudziestka też nie działa za dobrze. No to może 30. Trójkę możemy pomnożyć razy 10, otrzymamy 30. 30 zadziałała dla mianownika 3, jest ok, została nam szóstka. Szóstkę możemy pomnożyć razy 5 i też otrzymamy 30. Czyli 30 może być naszym wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych trzech ułamków. Zamienimy te ułamki na 30 części całości. Liczba 30 jest jednocześnie wielokrotnością dla wszystkich tych trzech liczb. Dla dziesiątki, trójki i dla szóstki. Zacznijmy od 7 dziesiątych. Chcemy, żeby w mianowniku było 30, przez co musimy pomnożyć 10, żeby otrzymać 30. 10 razy 3 to 30. Żeby otrzymać ułamek równoważny, żeby ciągle miał on tę samą wartość, musimy oczywiście pomnożyć licznik i mianownik przez tę samą liczbę. 7 razy 3 to 21. Czyli 70 równe jest 21 trzydziestych. Te dwa ułamki są równe. Zmieniliśmy tylko liczebność grupy, której część ten ułamek oznacza, żeby łatwiej było porównywać, ale ciągle oznacza on tę samą część grupy, ciągle reprezentuje on tę samą wartość. 7 części z 10 to dokładnie taka sama część całości, jak 21 części z 30. Teraz 1 trzecia. Znowu chcemy, żeby w mianowniku było 30, czyli tym razem trójkę pomnożymy razy 10, otrzymamy wtedy 30. I tak samo mnożymy licznik razy 10, 1 razy 10 to 10, 10 z 30 to to samo, co 1 trzecia. Jeżeli wybierzemy 10 osób z grupy 30osobowej, niech to będą znowu osoby noszące okulary, to będzie to taka sama część grupy. I na koniec 5 szóstych. Przez ile musimy pomnożyć licznik i mianownik, żeby z 6 otrzymać 30? 6 razy 5 to 30 i tak samo licznik mnożymy razy 5, 5 razy 5 to 25. No i teraz, zamiast tych trzech ułamków, od których zaczęliśmy zadanie, których porównywanie nie było wcale takie oczywiste, Mamy znacznie prostsze do porównywania liczby. Mamy 21/30, 10/30 i 25 /30. W takim przypadku wszystkie te ułamki określają części takiej samej grupy, grupy 30 elementowej. Każdy z tych ułamków to jakaś część z 30. No, i takie trzy ułamki bardzo łatwo porównać, bo wystarczy, że spojrzymy na licznik, który określa, jaką część z 30 elementów każdy z tych ułamków reprezentuje: 0,7 to to samo co 21 z 30, 1 trzecia to to samo co 10 z grupy 30 elementowej i widać wyraźnie, że 21 części z 30 to większa część grupy niż 10 z 30. No i mieliśmy rację, kiedy wcześniej oszacowaliśmy, że 0,7 to więcej niż 1 trzecia. I ostatni, najbardziej zagadkowy ułamek, tym razem jest zdecydowanie czytelniejszy. Widać wyraźnie, że 25 z 30 to największa część tej grupy to więcej niż 10 i więcej niż 21. No i możemy teraz w prosty sposób uporządkować ułamki od najmniejszego do największego. Najmniejsza wartość z tych trzech ułamków to na pewno 10,30, czyli równowartość 1 trzeciej, czyli zapisujemy jako najmniejszy 1 trzecią, możemy go wykreślić z listy, żeby nie przeszkadzał. Następny w kolejności od najmniejszego do największego jest albo 21 30 albo 25 30 21 to mniej niż 25, 21 30 jest równoważne z 70. Możemy więc zapisać, że następny w kolejności od najmniejszego do największego jest ułamek 70, bo dwadzieścia trzydziestych jest równe siedemdziesiątych. I zostaje 25 trzydziestych jako największy, jest on równoważny z ułamkiem 5 szóstych, czyli uporządkowane od najmniejszego do największego nasze ułamki wyglądają tak. 1 trzecia, 70 i 5 szóstych.